Dzień dobry, dzisiaj testujemy dużo nowości dostępnych w drogeriach. Mam nadzieję, że ten film szybko się pojawi i będziecie mogli te nowości też przetestować. Tak, ja mam lekko żółto-niebieskie oczy, dlatego że zanim zaczęłam nagrywać, testowałam próbki nasze z naszego laboratorium i no, tak jak widać, nie do końca wszystko zeszło, ale bez obaw, ja po prostu nie miałam bazy i tak dalej. Dobra, lećmy z tym tematem, bo szkoda czasu. Na buzi mam krem nawilżający pod oczami, jest dzisiaj bardzo gorąco swoją drogą, a niby pokazuje tylko 23 stopnie, więc nie wiem, czy ja już po prostu nie znoszę tego upału, wiecie, nie jestem w stanie go znieść, czy co. Podkład, bardzo lekki, skierowany jeszcze na tą pogodę, czyli Nude Look, a właściwie to się nazywa, to nie jest podkład, tylko to jest co? Krem koloryzujący do twarzy z efektem rozświetlenia. 32 ml, SPF niby 25, chociaż na te SPF-y tak w tych produktach nie patrzcie, bo to nic nie daje prawie. Kolor wybrałam 01. O, zamknięcie jest takie jak od pasty do zębów. Czyli nikt się tam nie dobierał. No to nie jest jasny kolor, więc mam nadzieję, że będzie ok. Będę go nakładać. Oj, klasycznym pędzlem do podkładu. Kolor ma bardzo ładny. Wow. Słuchajcie, ja byłam pewna, że to w ogóle nie będzie kryło i jak powiedziałam, że będę nakładać pędzlem, to sama siebie już zganiłam w głowie, że pewnie efekt będzie żaden. Wiecie, że on będzie tak lekko krył, że pędzel go tylko zje. Ale jest taki przyjemnie mokry, jest ekstra po prostu. No, że jak się utrzyma, to w ogóle będzie super. Mam wrażenie, że w tym roku odkryłam sporo takich właśnie produktów, które są bardzo lekkie i bardzo upiększają. Ale niedługo, jesień, wrócimy do podkładów trochę mocniejszych, przynajmniej co po niektórzy. Słuchajcie, no bardzo mocny efekt rozświetlenia. Na pewno to się nie obejdzie tutaj bez przypudrowania. Też mam do kompletu puder z tej kolekcji, ale najpierw załatwimy korektor pod oczami i zastosuję go też jako bazę. Korektor, słuchajcie, nowość. Zamówiłam online przy jakichś zakupach. To jest Catrice. I on się nazywa One Drop Coverage. Nie widziałam go jeszcze. I opakowanie oczywiście sugeruje, że ma on coś wspólnego z tymi podkładami Catrice HD, które wszyscy bardzo żeśmy lubili i długo używali. Opakowanie miniaturowe z pipetką, urocze, jednak nie wiem czy praktyczne. Dość jest ciekły. O, przyjemny się wydaje, ale czekajcie, rozprowadzę go zanim się zacznę zachwycać. Mega lekki i ultra szybko się rozprowadza. I jak na taką konsystencję rzadką, to bardzo dobrze kryje. Co prawda, z tego co ja się zorientowałam teraz, ucząc się trochę o podkładach, to tak naprawdę konsystencja niekoniecznie ma coś do rzeczy, jeżeli chodzi o krycie. Zaraz sprawdzę, co to jest za kolor, bo on jest też fajny, nie jest za jasny. Słuchajcie, on kryje chyba w 100%, czy mi się wydaje. Wow, no powiem Wam, że jestem pod wrażeniem. Co prawda widzę, że się świecę, zaraz poratujemy tę sytuację. Ale wow, jestem pod mega wrażeniem tego korektora. Jest napisane, że on jest bardzo lekki, że jest odporny na pot, jest ultra długotrwały i jeszcze do tego nawilża. No wow, jestem pod wrażeniem. Nie widziałam nigdzie tego produktu. Dobra, jedziemy dalej. Teraz puder Golden Rose seria Nude i on się nazywa Sheer Baked Powder. Więc to taki puder do całej twarzy. Przyjemnie wypiekany, daje ładną poświatę. Pięknie się zapowiada. Pędzelek nowy T119. Słuchajcie, on nie daje specjalnego koloru. Nie wiem, ktoś by chyba musiał być naprawdę ultra blady, żeby tu w jakiś sposób kolor mu zaszkodził. Wezmę taki mniejszy pędzel. No tak pod oczami powiem Wam, że nie jestem przekonana. Ja mam wrażenie, że on jest niby przezroczysty, a daje jakiś taki podejrzany kolor pod okiem. Więc pod oko nałożę jeszcze trochę mojego sprawdzonego Bare Minerals, to jest Well Rested, żeby trochę tutaj jednak rozjaśnić sytuację. Pędzelek T110. Nie mam żadnych
żadnych nowych bronzerów i trochę jestem zła z tego powodu, bo jest świetny nowy bronzer od Kobo, w zasadzie to aż 3 kolory, ale niestety jak zamawiałam z Natury online, to był jakiś totalny cyrk, najpierw nie było, było, odrzucali moje zamówienie, mimo że już opłacone. W końcu zamówiłam za pobraniem rzeczy, których niby nie ma i one przyszły, także system wariował. A to była kredeczka Pazek. Na policzki nałożę dzisiaj bronzer od Mio i pędzelek T120 do bronzera. Powiem wam, że coś mi tu nie pasuje w tym odcieniu, jest jakiś pomarańczowy, więc biorę jeszcze Kobo Sahara Sand. Na policzki standardowo rozświetlica, też nie mam żadnego nowego rozświetlacza, nie kojarzę przynajmniej, żebym miała coś. Dzisiaj chyba nie będę nakładać różu, już nałożyłam dużo rozświetlacza, to wystarczy. Dobra, i słuchajcie, gwiazda w zasadzie tego makijażu to jest nowa paleta Sensik. Nazywa się Late Summer, tutaj dokleili jej tytuł później, może się nie mogli zdecydować. Sensitive Skin Eyeshadow Palette. No dobrze, paleta stworzona z miłości do cieni. To zestaw 12 mocno pigmentowanych, trwałych kolorów. Polecam dla osób o cerze wrażliwej. Dobra, mamy tutaj 14 gramów, jest 12 cieni, razem jest 14 gramów. Jest tutaj pędzelek taki malutki, syntetyczny z aplikatorem, ale raczej nie jest to nic takiego super. Paleta wygląda tak, bardzo zachęcająco. Z góry mówię, że makijaż szalony nie będzie. Chcę raczej zobaczyć, jak tymi cieniami się pracuje, bo zaraz tam jadę coś załatwiać po prostu. Rzeczywistość jest taka, że nie mogę się sobie pozwolić dzisiaj na zbyt szalony makijaż. Niemniej zobaczę, jak będziecie chciały, to nie wykluczam, że jeszcze mogę coś tą paletą zrobić. Może na Instagramie wam pokażę. Też obiecuję, że od drugiej połowy roku będę bardziej aktywna, bo ja mam tyle pomysłów na filmy, że mi jest z tym źle, że ja tak mało wrzucam. Wiecie, że te pomysły po prostu się marnują. A jeszcze większa porażka jest, jak chcę zrecenzować jakiś produkt, który, wiecie, jest na topie, wszyscy o nim mówią, ja go oczywiście też mam. I kiedy ja biorę się za recenzję, to go już nie ma w sprzedaży, no to jest w ogóle wiocha roku, nie? Zrobię coś świetlistego, no bo tutaj inaczej się nie da, to się aż prosi. Aplikatorkiem nałożę ten pierwszy jasny cień, nie ma tutaj nazw, więc ten pierwszy najjaśniejszy. Pierwszy cień z palety, który biorę, to jest 1, 2, 3, 4, 5, czyli taki brązik. Teraz drugi cień, taki koralowy. Może tu. Mały pędzelek, to jest O115, kuleczka. Tu na dolną powiekę nałożę kolejny brąz, to jest taki ciemniejszy. Bardzo ładnie się rozcierałem te cienie. Palcem nałożę teraz ten błyszczący, przepiękny, brązowo-złoty kolor. Piękny jest i pięknie się trzyma. Nawet bez jakiejś specjalnej bazy. Bliżej wewnętrznego kącika nałożę taki brzoskwiniowy tutaj, opalizujący na różowo. O, to ciekawie wygląda. I żeby podbić jeszcze ten efekt, to taki mam tutaj koralowy, to go dam tu. I tu. Oh,
No fajnie, powiem Wam, no oczywiście nie użyłam wszystkich cieni. Użyłam tego matowego beżu, użyłam tego matowego tutaj różu, tego, 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 tego i tego. No i są świetne te cienie, absolutnie złego słowa na nie nie mogę powiedzieć. Przepięknie się rozcierają, przepięknie się ze sobą łączą. Pigment jest piękny, także wow, naprawdę, jeśli podoba Wam się ta kolorystyka, to myślę, że warto te cienie kupić, tym bardziej, że to jest late summer, czyli to jest na pewno limitowana paleta. Tuszuję teraz tuszem z Golden Rose z kolekcji Nude i powiem Wam, że to też jest bardzo przyjemny tusz. Kupiłam go dlatego, że oglądałam u Marty Miss Donsolity bardzo dużo story, gdzie miała ten tusz i test zbiorowy Golden Rose, ona recenzowała tą ich całą kolekcję i skusiłam się na ten tusz, ciężko go było mi dostać, bo wszędzie wykupiony. W końcu chyba bezpośrednio ze strony Golden Rose zamówiłam, jest naprawdę fajny. Powiem Wam, że na przykład dla mnie jest fajniejszy niż ten Too Faced Damn Girl, który miałam tam, nie wiem, no nie chcę skłamać ile czasu, miesiąc? Dwa, wątpię. Ja go użyłam tak rzadko, bo mam dużo tuszy, żebym to policzyła. O, tu biały proszek. Czemu na ustach? Umrałam tabletkę. I co tutaj chciałam powiedzieć? Aha, że dużo fajniejszy niż właśnie ten Too Faced dla mnie. Co prawda, no ten Too Faced to dawał tak spektakularny efekt, jak był nowy, że nigdy żaden tłuszcz czegoś takiego mi nie zrobił z rzęsami. No naprawdę, to było powalające, mimo tego, że trzeba się tam było namachać. No ale on bardzo szybko umarł. Z każdym następnym użyciem ja widziałam, że on jest coraz gorszy, ten tłuszcz. Na końcu zrobił się tak gęsty, że już się cała szczota skleiła, nie było szansy, żeby go tam ożywić. W ogóle wieczorem zaraz jeszcze nałożę szminkę na usta, swoją drogą świetną, bo już wczoraj ją próbowałam. My się spotkamy wieczorem, godzina z tej chwili dochodzi 12. Na podsumowaniu przede wszystkim tego podkładu, tego też jak te cienie się utrzymały. Maskara do brwi od Debory. Jest bardzo fajna, ale trochę za dużo się jej nabiera na tą szczotkę. Tutaj jest chyba trochę za luźny stoper do tej konsystencji i do tego aplikatora. Widzicie, jak ja mam technologiczne spojrzenie na kosmetyki od jakiegoś czasu. Tak, a szmineczka to jest Velvet Matte i to jest kolor nude, Rose Nude, tak? Świetny, naturalny kolor i bardzo równo się zjada. Także tak, co myślicie? Ja myślę, że to całkiem fajnie wygląda. Pościeram sobie jeszcze te kropki. No nie było tu żadnej wtopy. Bardzo mi się buzia świeci. Według mnie jest... O nie, tam było coś niebieskiego. Według mnie jest to taki kontrolowany efekt świecenia. Nie ze względu na ten puder też, który użyłam. Więc nie będę tutaj na siłę nic dopudrowywać. Może jeszcze troszkę właśnie tym samym... O, dobra, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Troszkę tym samym pudrem właśnie przejadę jeszcze środek cery, tym samym, czyli tym Nude od Golden Rose. Miga mi bateria, wszyscy mnie dzisiaj pospieszają. Macie takie dni, że po prostu macie ochotę wszystkich zamordować, bo Was pospieszają. Bardzo mi się podoba ten makijaż, bardzo mi się podobają te cienie i ten akcent taki koralowy właśnie w wewnętrznych kącikach. Naprawdę mi się to podoba. Mogłabym jeszcze dodać trochę koralowego różu, ale to może wieczorem. Także ja uciekam i widzimy się wieczorem na podsumowaniu, jak te drogeryjne nowości się spisały, bo jestem bardzo ciekawa. Dobry wieczór. Słuchajcie, dosłownie 5 minut i jeszcze dłużej bym leżała na łóżku i zapomniałabym totalnie, że nagrywałam dzisiaj test zbiorowy jeszcze do tego i mam go podsumować, ale na szczęście bogowie makijażu, to jest taki żart, jakby ktoś nie wiedział, bogowie makijażu nade mną czuwali i przypomnieli mi, że mam iść nagrać podsumowanie. Także po kolei mam nadzieję, że z tego zmęczenia o żadnym produkcie nie zapomnę. Krem koloryzujący Nude Look od Golden Rose. Słuchajcie, no ja Wam powiem szczerze, że ja się nastawiałam na krem koloryzujący, czyli na taką przezroczystą substancję kremową, taką nawilżającą z mikrominimalną ilością po prostu pigmentu. A to jest na tyle przyzwoity podkład, moim zdaniem, a nie tyle właśnie taki krem, żeby tego bardzo często używać. I największe plusy to to, że on wygląda bardzo naturalnie,
bardzo przyjemnie kryje, bo to nie jest jakieś niewidoczne krycie. I to, że ja się teraz świecę i się świecę bardzo mocno, to jest między innymi efekt tego, że dzisiaj było co najmniej 32 stopnie, a jest ten makijaż na mojej twarzy ponad 10 godzin i ja byłam dzisiaj, wiecie, i na rehabilitacji, na zakupach i w Biedronie, takich dużych zakupach typu Mediamarkt i w koło domu coś tam robiłam, także on naprawdę miał szansę już wyglądać bardzo źle i jak na to, co ja dziś robiłam, to wygląda jeszcze dobrze. Także ten podkład jak najbardziej Wam polecam, szczególnie do cery normalnej, suchej, mieszanej, kiedy lubicie takie właśnie rozświetlające, mokre wykończenie. Ostatnio mam szczęście do takich podkładów. Puder Nude Look, świetny, jeżeli nie chcecie matu, ale nie chcecie też połysku typu ta świecąca Laura Mercier, czy chociażby Paese, ten puder rozświetlający, one są mocniej rozświetlające, no zostawiam wręcz połysk. Ten jest wypiekany, więc jest bardzo taki cieniutki w swojej formule, zostawię leciutką warstwę, więc jest świetny. Wiecie co, wydaje mi się, że u Ady ostatnio widziałam, że ona mówiła, że on może ten kolor być problemem dla osób bardzo bladych. Moim zdaniem on jest jaśniutki, on zostawia naprawdę minimalny kolor. Świetny, na pewno będę ten puder używać. Jak już jesteśmy przy tej kolekcji Nude, to chciałam powiedzieć o tej szmince. To jest ta Velvet Matte Lip Color. Bardziej, bo wydaje mi się, że ta Velvet Matte to jest inna seria niż ta klasyczna matowa. Poprawcie mnie. Czekajcie. Kurczę, myślałam, że tu koło mnie mam, ale chyba nie mam. No nie wiem, może ja coś kręcę. W każdym razie bardzo równo się zjada. Przepiękny kolor. Nie wysusza ust. Jak widzicie, nie mam jakichś ekstremalnie ściągniętych ust, więc to jest rewelka. I w ogóle ten kolor mi się bardzo podoba. Tusz. Tusz, ja Wam powiem, no jest naprawdę przyzwoity, ale nie obyło się u mnie bez osypania. I to jest tutaj widać szczególnie takie szare miejsce pod tym okiem. Tutaj zresztą też. Chciałam to poprawić, ale potem mi się przypomniało, że jednak robimy dzisiaj ten test, więc nie będę jakoś tu specjalnie poprawiać. Korektor, teraz póki pamiętam, czy ogólnie tuż polecam. Moim zdaniem efekt jest ładny, się utrzymuje, on się też bardzo łatwo zmywa, bo ja go już używam od kilku dni. Ten korektor, powiem Wam, że tu jestem trochę tak na dwoje, bo on przede wszystkim świetnie kryje, jest ultra lekki. Ale jak zobaczycie bliżej trochę, to widzicie, moja skóra wygląda tak plus 20 lat pod oczem. Pod oczem. No, następna nazwa na jakiś kosmetyk pod oczem. Wygląda sucho, bardzo wręcz ekstremalnie. No, nie pamiętam, żeby tak źle wyglądała. Ale przez to też, że on jest zastygający. Ja mu jeszcze dam szansę, bo on mnie ogólnie bardzo zaciekawił. Dam mu szansę z innymi pudrami, z innymi kremami. I kupiłam też taką ciekawą nowość, to jest baza pod Catrice, właśnie pod korektor, pod oczy. I zobaczymy, bo bardzo mi się podobała jego formulacja i to, że on jest trwały. On cały czas mocno trzyma krycie, tylko właśnie był za suchy, zdecydowanie za suchy. I cienie. Słuchajcie, makijaż odrobinę zrobił się bledszy, ale jeszcze raz przypominam, że warunki dzisiaj dla tego makijażu były dość ekstremalne, żeby nie powiedzieć bardzo ekstremalne. Także uważam, że paleta jest bardzo fajna, bardzo dobrej jakości. Jest wyprodukowana w Polsce, także wspieramy polski biznes. Opakowanie może nie jest polskie, ale myślę, że paleta jest polska. W sensie cienie, że są wyprodukowane w Polsce, dlatego bardzo bym tą paletę polecam. To jest na pewno limitowanka, paleta jest niedroga, ma świetne kolory, świetnej jakości, na pewno warto się w nią zaopatrzyć. Także dzisiaj w zasadzie uważam, że ten test był bardzo udany, bo są tu same hity. O niczym chyba nie zapomniałam. Dajcie znać, czy Wy coś z tych produktów miałyście, czy lubicie i co polecacie. I do następnego razu, buziki.